Luz de Maria de Bonilla, orędzie świętego Michała Archanioła. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z woli Bożej. Przychodzę, aby zaprosić Was, abyście byli stworzeniami wiary i wiecznymi czcicielami Jezusa. W tym Najświętszym Sakramencie, w ten sposób kamienne serca będą mogły pozwolić Wielkiemu Stwórcy życia kształtować je dłutem, zgodnie z Jego wolą. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przynoszę Wam wielką radość. W chwili największych prób dla ludzkości, Boże i nieskończone miłosierdzie pokaże ludzkiemu stworzeniu, że nie jest samo, ale wręcz przeciwnie. Będzie mu jak najbardziej towarzyszyć dom ojcowski i nasza Królowa i Matka. Duch Święty objawia się z mocą, nawet wtedy, gdy wiara człowieka jest podobna do ziarnka gorczycy. Kiedy istnieje prawdziwa wiara w ludzkim stworzeniu, wtedy dokonują się największe cuda w dzieciach naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Znaki i sygnały nie nadchodziły długo. Wszystko, co ogłoszono, posuwa się naprzód, bez zatrzymywania się. Wolna wola człowieka powoduje wielkie zło, gdy daje upust swojej arogancji. Będziecie czekać na wolę Bożą i usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie lękajcie się, bo to wszystko jest konieczne, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, a w różnych miejscach będą głód i trzęsienia ziemi, ale to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Nadchodzi wojna i człowiek w swoim szaleństwie władzy użyje energii atomowej. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus zainterweniuje, powstrzymując wojnę, uniemożliwiając w ten sposób człowiekowi podniesienie ręki, by zakończyć żywot ziemi. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa patrzą na Was, szukających dat lub chronologii wydarzeń, aby dowiedzieć się, czy to, co zostało zapowiedziane w proroctwach, wypełniło się lub jest bliskie. Gdzie jest Twoja wiara? Gdziekolwiek jesteście, błagam Was, abyście szli dalej bez lęku. Oto, co musi się wypełnić, to jest konieczne. Dla własnego dobra zachowujcie wiarę, nie żyjąc w strachu. Ważne jest, abyście zwiększali swoją wiarę, abyście byli w stanie rozeznać i nie popadać w lęk, starając się letnimi. Patrzę na tych, którzy poszukują chronologii czasu. Staracie się nadać sens codziennym wydarzeniom, aby przewidywać i czuć się bezpiecznie przed objawieniami i przed tym, czym każdy z Was żyje jako ludzka istota i jako część mistycznego ciała Chrystusa. Znaki i sygnały wypełniają się w woli Bożej. To, czego nie uwzględniliście, to to, że Trójca Przenajświętsza może odwołać jakiś dekret znany w proroctwie. To z powodu stanowczej modlitwy niektórych dzieci Bożych, które nieustannie ofiarują doświadczenie sprawowania Eucharystii, przyjmując Najświętszą Eucharystię w stanie łaski i przeżywając każdy czyn lub dzieło w nieustannej praktyce modlitewnej. Uważajcie, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, dzieci naszej Królowej i Matki, uważajcie. Ludzkość popadła w całkowitą rozpustę. Chaos nie prześladuje ludzkości. Ludzkość jest w chaosie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za młodzież, która wciąż zachowuje Boga w swoich sercach i przestrzega przykazań prawa Bożego. Módlcie się za młodych ludzi,
którzy chodzą bez Boga w swoich sercach, aby powrócili do owczarni. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Módlcie się, głód obejmuje więcej krajów, aż stanie się powszechny. To pochodzi nie tylko od natury, ale od człowieka władzy. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się i żyjcie modlitwą. Australia cierpi. Francja, ach Francja, jest zdewastowana. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Wody mórz są wzburzone z powodu zbliżających się do ludzkości niebezpiecznych stworzeń morskich. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, jestem obrońcą ludzkości. Pilnuję was wszystkich, aby zło was nie dotknęło. Bądźcie prawdziwymi dziećmi naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz naszej Królowej i Matki. Zachowujcie jedność w rodzinach. Bądźcie obrońcami dzieciństwa oddanego złu przez tych, którzy okazują posłuszeństwo antychrystowi. Trzymajcie za rękę naszą Królową i Matkę. Nie oddzielajcie się od tej, która was kocha. Miejcie pewność, że zachowując mocną wiarę, zakosztujecie prawdziwego pokoju, który Trójca Święta obiecała tym, którzy pozostaną wierni. Śmiało wzywajcie swoich aniołów stróżów, oni nieustannie was chronią. Pamiętajcie o modlitwie Różańca Świętego, odmawiajcie go sercem. Kocham was, ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławię was, święty Michał, Archanioł.